Cześć, z tej strony Błażej, kanał Nerdownia TV. Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku serii Od Zera do Milionera w grze Cities Skylines. Zaczniemy sobie nową rozgrywkę. Dzisiaj prosiliście o serię, więc będę ją nagrywał. Seria będzie się ukazywała gdzieś tak co 10 tysięcy mieszkańców, myślę. Będziemy tu próbowali do miliona mieszkańców dążyć, tak jak w przypadku miasta, które buduję na transmisjach na żywo. Ja tu fajną mapkę wyczaiłem z tych nowych właśnie, z tego dodatku, co wyszedł z airportami. Czekajcie, gdzie to jest? O, Farmerskie Równiny. Fajna mapka. Już zobaczyłem, że jest dużo równego terenu. Także zaczynamy sobie grę. Oczywiście gram na modach. Z tym, że gram oczywiście na budynkach z wersji podstawowej gry, dlatego żeby nie przeciążać samej gry i żeby po prostu dojść do tego miliona mieszkańców. A w tej serii będę chciał zbudować coś innego niż było do tej pory. Nie wiem, czy już coś takiego w ogóle jest na YouTubach. Będę chciał mianowicie zbudować cztery miasta. Każde z nich po 250 tysięcy mieszkańców i one będą połączone ze sobą tylko koleją na przykład i autostradami. Natomiast będę je próbował budować w taki sposób, żeby każde funkcjonowało inaczej, żeby każde się czymś wyróżniało. Także zaraz zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Zaczniemy budowę, niech się wczyta to w końcu już. Dobra. Gram na modach, mówię, wszystko mam od razu odblokowane. I teraz tak. Pierwsze, co ja zrobię, to odblokuję sobie wszystkie kratki. Coś, czego jeszcze nigdy nie robiłem. Modem 81 Tiles sobie to zrobię. Teraz, gdzie to było? W modach to się robiło? Chyba tak. Pierwszy raz w życiu używam tej opcji, specjalnie na potrzeby tej serii. Dlatego, że te miasta będę chciał tak zrobić, żeby one miały od siebie jakąś odległość, więc będę budował je po rogach mapy. Czyli, czekajcie, niech to mi odblokuje ładnie. Czyli tak, zaczniemy może od rogu, tu od prawej strony sobie zacznę. Tylko będę musiał tam kurczę drogę jakąś pociągnąć, ale to damy radę. Chyba starczy nam budżetu 715 tysięcy, myślę, że powinno. Także dobra. Odcinki będę robił tak około pół godziny, gdzieś mniej więcej. Czekajcie, teraz ja bym chciał zobaczyć pierwsza kratka, gdzie będzie tu. To jest druga, trzecia, 9 kratek na każde miasto chciałbym przeznaczyć. Czyli 3 na 3, bo jest 81, czyli czekajcie. 4, nie, źle mówię. No mieszało to mniej więcej tak w rogu mapy miasto będę chciał zbudować. Kratek jest 81, mapa ma 9 na 9, to umówmy, że nawet 4 na 4 bym mógł miasto budować, tak? I jeszcze jedna by została, skoro jest 9 na 9, dobra. To zaczniemy tutaj może od tej kratki sobie gdzieś mniej więcej. Coś tu wyznaczę, jakąś drogę. Chciałbym tu zbudować ten mega wysoki budynek z tą chińską wieżę taką. To jest to chyba? Wieża orientalnej perły? To jest to mega wysokie? Tak. Chyba, że jeszcze była, czekajcie, wieża. Nie. Nie było nic wyższego? Gdzieś była wieża taka telewizyjna? To się była? Chyba. Coś takiego. Dajcie. Gdzie to było? A co tu jest tak mało budynków na tej mapie? Aha, bo to ona... O, to jest chyba to. Wieża obserwacyjna. Tylko czy to jest wyższe od tamtego? No może być ta nawet, mniejsza o to, dobra. Wieża obserwacyjna, teraz w którym miejscu ona mniej więcej ma powstać? Gdzieś tu? Przytrzymam tutaj tu kursor. Dobra, gdzieś w tych drzewach, tak mniej więcej. I teraz ona ile ma kratek? Ile by mogła mieć? Z 4 na 4? Dobra, to zbuduję tu jakiś kwadracik, a potem się to przebuduje. Buduję oczywiście na swoich drogach, które w warsztacie sobie zrobiłem. Pokazywałem wam to na poradniku. To zaczynamy. Jakoś to tu zrobić trzeba, mniej więcej. Poczekajcie, postawię drogę. Ale nie, bo jak tą wieżę sobie postawię, to stracę pieniądze. To bez sensu będzie. Okej, to przyjmiemy umownie, że ta wieża gdzieś tu będzie. Zaczniemy tak. Trochę buduję inaczej niż na poradniku i teraz ciekawe, czy mi to wyjdzie. Zaraz to zobaczymy. Tu jest jakaś rzeczka, więc trzeba by wodę dołączyć, kurczę. Mogą być trochę koszta na początek, ale dobra, spróbujemy. Tu jest prąd w tą stronę, więc
czekajcie, nie to zbudowałem, bo też mam sobie przerobiony w warsztacie ten budynek. Po taniości po prostu. Więc trochę cheatuję. Cheatuję, znaczy takie cheaty, które sam sobie zrobiłem, stosuję. Teraz tak, to może pociągnijmy to względem tej drogi, żeby to prosto było względem siebie, żeby to za kimś wyglądało. Cyk. Czemu to z daleka ma taki problem prosto budować? Mnie to zastanawia. 180 stopni jest, jest. Tak. I teraz tu się podciągniemy do tych wpływów ładnie. Ale czekajcie, ja sobie to pod kątem prostym dam od tego. Teraz to połączymy. No i cóż, tu będzie trzeba jakieś wiatraczki postawić. Elektryczność. Nie sięgać. A tu czemu nie sięga? Bez przesady. Teraz mam to specjalnie przestawić jeszcze. Daj na spokój, dobra, teraz powinno być ok. I teraz tam sobie prąd dociągniemy do tej naszej mieściny już. Będzie to mnie trochę kosztować, ale cóż. Jakoś trzeba wystartować. A czemu tu już nie idzie czegoś zrobić znowu, jak zwykle? O, idzie. Gdzie to jest? Tutaj. Dobra. To by był prąd, woda. Prąd i woda. Więc tak, jeszcze budżet sobie na początku zmniejszymy. Oczywiście. Gram bez tej beznocnej zmiany, tylko w dzień. I teraz tak, coś jeszcze chciałem. Aha, oczywiście podatki trzeba tutaj podkręcić. No 12%, tak jak w poradnikach pokazywałem. Tyk. No szkurcze przesunąć. Chociaż to mi niewiele da, bo ja zacznę budować od wysokiej strefy, ale tu damy 13 za to. I w tej też. Nie? I okej, okay, dobra, zaczynamy w takim razie budowanie, więc mnie czas już leci. Pierwszy budynek. Teraz pytanie, kurczę. Dobra, ja gdzieś tu zostawię na tą wieżę miejsce, a od tej strony budynki będę stawiał. Czekajcie, tutaj ten prąd podciągnę. Niech to się buduje ładnie. Będziemy kombinować. Zobaczymy, co nam tu wyjdzie, co nam się tu pobuduje ciekawego. Ona się buduje już, bo kurczę, ja na minusy lecę. No, ja myślę. Pytanie jest też, kurczę, jak ta rzeczka tu będzie funkcjonować, bo zobaczcie, tu jest strasznie... Chociaż nie, to jest dosyć głębokie, może nie będzie wylewać. Jak tu później więcej przybędzie tych rur... Zobaczymy, będziemy kombinować. Jest bardzo dużo terenu, przynajmniej pod zabudowę i to mnie cieszy. Tu będzie można się pobawić na tej mapce. Nie sięga ten prąd? Bo, gdyż, ponieważ co? Ten rwój tam, nie? Dobra, dobudujemy drogę. Co się dzieje z tymi teksturami, kurczę? Czekajcie, ja wejdę w ustawienia graficzne, bo mi się tu coś nie podoba. Grafika. Czemu poziom detali jest niski? Kiedy ja to zmieniałem? Jaja jakieś? Opcje mi się na minimalne zmieniły same. No bardzo fajnie. Rozdziałka 4K. Filtry dla bezpieczeństwa. O, jest lepiej. Dobra. Pierwsza hacjenda się zbudowała. Jeszcze tak by się przydało, żeby ktoś w niej zamieszkał, nie? Ja bym się cieszył. Po prostu ze szczęścia skakał, jakby tu zamieszkali już w końcu łaskawie. Teraz się zastanawiam, jak to zrobić. 6 na 6? Takie kwadraciki? Znaczy 3 budynki? Po 3 budynki w tym. 1, 2. Tu by był trzeci. Kurczę, muszę poczekać. Trzeci byłby... Jeden, dwa. Tutaj, tak? 4, 4, 4, to ma małe trochę mi się to wydaje, ale dobra, zaczniemy tak, takich małych kwadratów. Tylko sobie tak jest.
roku będzie bardzo, bardzo wysoka zabudowa. Czemu oni się nie wprowadzają? O to jest pytanie życia. No, czemu się nie wprowadzają? Ty jesteś mądry? Jesteś mądry, jo? Nie wierzę. Dobra, zbudujemy tu jednokierunkową sobie. Jak mają się wprowadzać, jak nie mają jak dojechać? U. Za tępy bania. Idzie dwukierunkowa. Już się od początku na koszta naraziłem, teraz dobra, nic. Jakoś będzie trzeba sobie radzić. Będzie na tą mapkę też pierwszy raz na oczy widzę, to nie jest tak, kurczę, się zbudować na takiej mapie. Nie, no tak. Ale tu będą zaraz cisnąć do miasta. A myślałem, że się teleportują, a jednak nie. Chociaż ten, teleportowali się nieraz. I tu zrobimy jednokierunkową tylko do podłączenia do tej drogi. Tak na pałę na razie, później będziemy się martwić o rozbudowę tego. Ej, jaki tu ładny rozjazd jest. Ty, a może jakąś nową intersekcję wprowadzili? Jo, wprowadzili, dadzą ci coś, o. W ogóle tu coś nie działa. Część z tych moich intersekcji pinawiami gdzieś zniknęła. Dobra, na pierwszy odcinek na razie ten, ja sobie to później zobaczę, bo widzę, że tu poznikały rzeczy. Może się powyłączały w assetach po aktualizacji? Nawet tego nie spojrzałem. Ale okej, na razie budujemy to, co jest. No, mam nadzieję, że teraz się tu już dotrą w końcu oni, ci mieszkańcy. I rondo, jakby fajnie to zrobione jest. No dalej, ile czasu można czekać? Do woda jest. Na początek się wprowadzają do byle jakiego miasta, nawet. Może szkołę jakąś chociaż postawię na początek. To coś pomoże. O! Jest. Okej. To możemy sobie następny budynek postawić. Z tym, że ja będę budował na krzyż, bo już będę przygotowywał się pod budowę. No, mówcie szybko, żeby te wieżowce z tego, z tej strefy budować biurowej. Ale już są pierwsi mieszkańcy, więc sukcesy, sukcesy. To mnie cieszy. Tutaj tu po trochu to miasto będziemy budować. Ładnie. Ciekawe, czy oni przyjechali, czy się przyteleportowali. Przyteleportowali, znając życie. Ile kosztuje zderzacz hadronów? Poczekajcie. Na te budynki. Bo ja bym im dał od razu wykształcenie. O, ja sobie zcheatowałem ten zderzacz w dodatku. Tak, damy. A tą szkołę usuniemy. Ja sobie ten zderzacz zcheatowałem oczywiście w menadżerze obiektów. Ej, wody nie ma, co jest? Poczekajcie. Od razu buduję takie sobie te rury, bo one będą później potrzebne, więc będę miał już to z głowy. Łączy, pyk i super. O, jak budynki mi tu ładnie levelują szybko.
To dobrze, podatki przynajmniej będą płacić. Właśnie na lewelowanie budynków mieszkalnych jest potrzebne wykształcenie. Mierzasz hadronów daje maksymalne, jak wiecie. Tu oczywiście nie patrzcie na to, jak ja teraz buduję, bo w poradnikach jest to innego. Poradniki są dla wersji oczywiście bez modów, bo na modach zupełnie zmienia się mechanika gry. Także na to nie patrzcie. Oczywiście te poradniki są na grę bez modów, ale na grę z modami to działają tym bardziej, pomagają. Także to nie jest tak, że one są bezużyteczne dla gry bez modów. Ładnie wymaksuje. Handlówkę oni by chcieli już. A to zbudujemy coś. Ja mam ten mod chyba, Noise Reduction chyba działa, co? Czy będą mi ryczeć? Nie, to go ściągnę. Jak nie, to ściągnę ten mod. Dobra, następnie sobie może budynek dostawię. Jakoś tu pomału będziemy rozbudowywać. Tak jak mówię, będę co 10 tysięcy mieszkańców dodawał odcinek. Dzisiaj zaczynamy od całkowicie zera i no, chcę, żeby po prostu było widać, że coś jest dobudowane. Z każdym, wiecie, odcinkiem. Najgorzej mnie wkurza, że te budynki takie z tego dodatku jednego się budują handlowe i one tak trochę. Chociaż w sumie niech to sobie. Wiecie, one taki jakby ten kwadrat, taki dosyć duży te budynki tworzą z tego dodatku. Tam, o kurczę, policję bym musiał postawić. O, już na plus, zaczynamy wychodzić, już jest bajka. Gdzie są pany policjanty? A co to jest? A, baza helikopterów. Okej, zaraz gdzieś tu sobie komendę postawimy, tylko kurczę, nie w tym tu gdzieś. W innym miejscu niż ten zderzacz. O, nagle prądu mało już jest. Czekajcie. Zaraz tu budżety wejdziemy. Podniesiemy z 10%. Mogę też od razu, jak już tu jestem. Jak to wygląda? A co tyle tego prądu teraz żre nagle? Gdzie ja wiatrak mam postawiony? Gdzie to jest teraz? A. No ale ogólnie to powinien dawać radę, nie jest aż taki słaby wiatr. Kurka wodna. Kosztuje 50 tysięcy. Dobra, idę w koszta, trudno. Tylko ja pójdę w koszta, tu droga by mógł być. Zaryzykuję. Postawimy tak, żeby prąd po prostu był. Mu się inaczej nie da. Zaś jeszcze woda. Na razie tak, żeby była tylko. Też chyba zcheatowany budynek. Tak, nic nie kosztuje utrzymania ten budynek, więc nie będę zmniejszał budżetu. O, dobry budynek zbudowało handlowy. Idealnie pasuje. Okej, okay, jeszcze by trzeba gdzieś tu wcisnąć, kurczę, centrum recyklingu. Ile ono kosztuje? 10 tysięcy, tak szybko na nie nazbieram. No niestety pożyczkę sobie weźmiemy. Najpierw to postawić, cholerka. Ale to nic. A co to jest tu znowu za... Aha, stacja przeładunkowa odpadów. Zapomniałem, że to było też w DLC. Na razie postawię tak, później będziemy to przemeblowywać. To tu już ryszą. Trzech mieszkańców na krzyż w mieście już jest brak wystarczającej ilości towarów. To jest śmiech na sali. Po cicho jadą samochody dostawcze, może zaraz się naprawi to. Zobaczymy. Tańcy przyjechali, a dostawczaki przyjadą?
Ja bym chciał, żeby dostawczaki przyjechały, to by mnie cieszyło bardziej. Był bardziej szczęśliwy z tego powodu, jakby mi w końcu tu towar przywieźli. Ale zaczynamy kasiorę zabrać. O, coś tam przywiózł. No, dojechał po 100 latach. Brawo. Ale za chwilę i tak będą ryja drzeć, bo za daleko chyba te samochody są. A nie, patrz. Udało się. Dowożą. Dobra. Ładnie. Ładnie, to mi się podoba. Tym, że ja będę musiał skrócić ten dojazd tu gdzieś. Nie tak naokoło. Zobaczymy, co nam wyjdzie na tej mapie. Co to za lag był? Okej, okay, a to na piąty poziom kiedyś się przetransformuje, czy... Uuu, takie już rzeczy. No dobra. Zwiększ wartość gruntu, cwaniaczki. Tak się bawimy. No to okej. Okay. Ale zwiększ wartość gruntu, jak sobie postawię to. Ten budynek, o którym wam kiedyś już mówiłem też na live'ach. Gdzie to jest? O, ten projekt Eden, bo to zmniejsza wszystkie zanieczyszczenia w mieście i podnosi wartość gruntu maksymalnie. Także spoko budynek, ale muszę aż 850 tysięcy na niego nazbierać, jak widzicie. Także na razie spokojnie się tu będziemy rozbudowywać według tego, co mamy. I teraz ja to już sobie zlikwiduję. Spokojnie można postawić budynki. A elektryczno. Elektryczność jest kurczę linia. I sobie podepnę. Tu będzie ładnie się budować. O dziwo, jeszcze o przemysłówkę nie sapią. Ale to się za chwilę zmieni. Na pewno. Podejrzewam, że jakieś miejsca pracy miałem w tym zderzaczu hadronów już zarezerwowane na przemysłówkę, przez to się jeszcze nie napełnia. Czekajcie, zobaczymy, ile miejsc pracy tu było w tym. No, 1000 miejsc pracy jest dostępnych, to część jest właśnie z tego. Ale oni to dosyć szybko napełnią. O, zaczynają już na wyższy level przechodzić tam powoli. Coś już zaczyna się dziać. Dobra. Trzeba dobudowywać. O. Jak zwykle na początek krateczka, żeby po prostu łatwiej było to miasto rozwinąć. A później będę kombinował jakieś wygibacy, jakieś autostrady. Tu na pewno będę musiał dociągnąć. Tak to nie może być. 4. Kolejne 4. Kolejne 4. Budujemy sobie dalej. O, już o pracowników ćwiczą. Ale to będzie chwilowe, bo jest 5. Starczy, że 3 przybędzie i będzie git. Prowadzi tych mieszkańców. No, już kasiorka idzie do przodu, także już jest bajka. Już jesteśmy w domu. Już można się w spokoju budować teraz. Obero. To prawda, pierwszy odcinek tylko kilka domków powstało, no ale myślę, że kolejne już będą ciekawsze, bo już będzie miasto coraz większe. Wiadomo, pierwszy odcinek zawsze nie jest za wesoły w Citiesach. Ale coś tu już powstało, przynajmniej. Jakiś zarys już tu widać, czegokolwiek. To dopiero 327 mieszkańców, kurczę, a gdzie tu teraz 10 tysięcy zrobić, żeby kolejny odcinek nagrać. Sobie to miasto jakoś ładnie będę musiał też tu rozplanować, żeby nie było takie jednolite. Ej, tak szybko na czwarty level poszło? Nie szalejcie, kurczę. Dobra, pracowników zapełniło.
podnieść wartość gruntu, tylko kurczę czym. Może jakiś park gówniany, chociaż na razie postawię zwykły. Później go usunę i postawię taki inny park. Czekajcie. Na razie postawię. Ja zobaczę, czy on da w ogóle coś, cokolwiek. Się będą cieszyć. O, chyba jedna, coś. Zwiększa wartość gruntu, jeszcze za mało. Ale nie, tu poszło. Dobra. Jeden park stały, czy patrzcie, kurczę. No to dobrze. Mnie to cieszy niezmiernie. Takie ładne, o, budyneczki piękne powstały, wysokie już. A to, ten tu, Gildyk. O, zaraz chyba też ten się zleweluje. Dobra. To następny budynek można dobudować, bo te już się zapełniły. Trochę kudle te handlówki teraz niskie wyszły, ale to nic. To jest takie przemieszane trochę. Ja bym wolał tu powstawiać kurcze te biurowe. A to się zrobi za chwilę. No, ładnie, ładnie. To mi się podoba. Postawimy sobie jeszcze jeden. Ja to tu wiecie, później troszkę może przemebluję, bo tak postawiłem na razie, aby miasto ruszyć. Ważne, że robimy już pieniądz, więc już nie będzie problemu teraz. Jakiś zarys tu już widać, coś tu się pojawia. Jak my z wodą i prądem wyglądamy. Prądy są. O, woda też jest. Okay. Na razie styka wszystkiego. Normalnie całe 500 mieszkańców w tym odcinku zrobimy. No. Szok po prostu i niedowierzanie. To się ładnie buduje, nie to się podoba. Będę tak budował na krzyż, żeby po prostu już sobie miejsce na te zostawić, mówię, te strefy biurowej. Wiecie, tam jest ten rura? Jest. Rura jest wodociągowa. Co tu płaczą znowu? Kilka placówek zdrowotnych to standard w innych miastach tej wielkości, ale nie u nas. Kiedy w końcu nam je wybudują? Ryczą o placówki zdrowotne, co za kiepy. Słuchajcie, postawimy jakąś klinikę samotnych serc, czy jak to tam się nazywa? Mata, bo przecież umrze ta z płaszczu zaraz. Dobra, cieszą się już, że zdrowi będą od razu nagle. Pełna szczęścia. O, nawet przekroczymy 500. Jeszcze jeden sobie dostawimy. Ja tu widziałem jakiś dziwny samochód policyjny. To jest może z tego, co wyszło. Z tego dodatku teraz. Te samochody tam jakieś. W różnych miastach, co są takie typowe. Mieciarka jest normalna akurat. Dobra, nie będę tu czekał teraz, aż się pojawi. No ładnie, ładnie. Zaczyna już to wyglądać. Pojawia się miasto. Nigdy nie patrzeć. Tak w środku będę chciał właśnie zrobić taką wysoką zabudowę i po brzegach te takie, jak to się mówi, slumsy i rejony takie willowe. Ale żeby to wyszło, to właśnie od środka trzeba zacząć budować te duże budynki. Od środka, kurczę, to tak na środek średnio wygląda. Ale dobra, będziemy budować i jak wyjdzie, to zobaczymy. Także na pierwszy odcinek myślę, że to by było tyle. Dajcie wam znać, czy chcecie, abym tą serię kontynuował, czy się podoba. No i oczywiście będę wdzięczny za lajki, komenty, subskrypcje i za wszelkie reakcje pod filmem. Widzimy się w kolejnym odcinku i do usłyszenia. Cześć.